Oh yeah, siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew. Właśnie wsiadam do Astona Martina Vintage'a stuningowanego. Wow. I lecimy! Wow. Dobra, i teraz muszę uważać, żeby nie zniszczyć tego samochodu, nie uszkodzić go, w ogóle jak najmniej uszkodzeń. A jednocześnie muszę dojechać bardzo szybko do jednego miejsca. Więc to nie będzie łatwe zadanie, tym bardziej, że po drodze pewnie będą jakieś przeszkody. Korki. Ale muszę się śpieszyć. Dobra, udało się. Ale muszę się śpieszyć, żeby dojechać na czas. Spoko, no tak miało być. Aj! Jeszcze nie obczają trochę tego sterowania w tej grze pojazdami, wiecie o co chodzi. Jest tak ciężko trochę dla mnie, ale tu jest jakieś rondo, wow. Okej. Who's this car for? You get 5-10 royalty through here all the time. B6s. I like to make them welcome with a gift or two. Grease the wheels. Kurczę, tak długo czekałem, żeby zagrać w The Crew i w końcu mam taką możliwość. Trochę bym tu pozmieniał, jeśli chodzi o te sterowanie, no bo nie jestem przyzwyczajony do takiego skręcania, trochę ociężałego i trudno jest naprawdę, trudno jest opanować te samochody. Ale jest naprawdę okej, fabularnie. Yo! Ale mi wyskoczył skubaniec. Dobra, ile mi czasu zostało? 17 sekund, no to trzeba grzać, a nie się patrzeć. Oh man. 10 sekund. 4, 3, 2, 1. Wow! Dobra, dojechałem, ale chyba na styk, po prostu na styk. Czy ja sobie odblokowałem ten samochód? Raczej nie, miałem go tylko dostarczyć. Co odblokowałem? Ja, jakieś tam coś ulepszenia czy coś, jakieś te takie dziwne, wiecie co. No. Odblokowałem opony. Impact, plus jeden. Instalujemy. Musimy przejechać teraz sporą odległość moim Mustangiem. Okej. Wracamy do jazdy dowolnej. Super. Boy, I'll be running this damn state. Then you get your ink and I'll get my own damn yacht. Oh yeah, to jest mój Mustang. No i dobra, gdzie sobie pojedziemy? Jaka fajna muzyczka się włączyła, jakaś poważna. A może pojedziemy sobie w góry, moi drodzy? Co wy na to? Ej. Góry. To gdzie pojedziemy? W góry? Tu jest jakaś droga. A, pojedźmy sobie tutaj. Wow, możemy sobie tu pojechać. A jak najbardziej. I hops. Wow. No, to będzie długa droga, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. Ej, ja tam daleko widzę jakiś ogromny most. 170. O, zobaczcie, tu jest coś. Jakieś wyzwanie? Nie, co to jest? Drive fast and stay on the road. Okej. Widzicie, to właśnie zdobyłem jakieś teraz punkty czy coś inne. Nie wiem, co ja za to dostanę nawet. Ale jadę dosyć szybko. Dobra, muszę tu przyhamować troszeczkę. I jest, jakieś coś dostałem chyba, czy nie jeszcze? A, jeszcze się nie skończyło to całe wyzwanie. Oh yeah, coś dostałem, coś sobie dostałem. Yo. Rzuca troszeczkę. Coś odblokowałem, co odblokowałem? Impact, o! Co to jest w ogóle? A, fuel injection. Okej. Zamontowałem sobie nową część, w ogóle jadąc jakieś wyzwanie, które było na drodze.
No zajebiście i dostałem sporą dawkę nowych osiągów, że tak powiem. 3 punkty do... czego tam? Przyspieszenia chyba, tak? Ja chyba zaraz wjadę sobie na most, bo żeby właśnie pojechać w te góry, które sobie tam zaznaczyłem gdzieś, muszę przejechać przez wielki most, chyba. Tak jest! O, i tu jest jakieś kolejne wyzwanie, zobaczmy. Okej, okay, znowu coś podobnego. Za mną jedzie duch tak jakby i muszę po prostu być szybszy od niego, żeby zdobyć złoto, tak? Wow, o, ale to wygląda, ja pierdziele. Wow! No niesamowite. Jedzie za mną ten duch. Wow, ale szybko. O kurde. Co odblokuję teraz? Plus 5. Nie mogę tego... Send to HQ. Okej. Nie mogę tego założyć, bo coś tam było nie tak. Wow, ale to jest zajebiste. W ogóle jadąc sobie nic nie muszę przerywać, żeby robić sobie jakieś tam wyzwania. Tu jakaś straż pożarna. Jakieś inne rzeczy się dzieją. Masakra. Strasznie mi się to podoba. O, tutaj mi się coś pojawiło nowego. Zdaje się, że... Czy tu będzie jakiś samochód? Ej, tu jest chyba ukryty jakiś samochód. Tutaj gdzieś? O! Gdzie? Nic nie widzę. To musi być gdzieś tutaj, man. Oje, jakiś wrak. Co to jest? Hot Rod Hoop, man, coś tam. Aha, to są jakieś takie znajdźki. O, man. Wow. No, Nitro jeszcze sporo nie daje, jeśli chodzi o te osiągi, więc... No cóż. Będziemy musieli jakoś sobie to ulepszyć jeszcze później. No, bardzo mało mocy. Okej, tutaj jest chyba jazda slalomem, zobaczcie. Ops. Wow, ops, ups. To chyba odwrotnie. O, dziwnie się jeździ. Man, ale dziwnie się tym slalomem jeździ. Ups. Ups. Nie, pierdzielę to. Ja nie umiem slalomem jeździć. To trzeba mieć inny samochód chyba. Ale fajnie, że jest co robić, kurczę. Strasznie mi się to podoba. Dobra. I teraz, a tu jest jakiś dealer samochodowy, albo nie wiem, jakiś przystanek. W ogóle ten świat nie wydaje się nudny, on jest taki... Wszędzie coś jest, coś mu jest do odkrycia i tak dalej. W ogóle jest ogromny, no ja nie mogę się jeszcze z tym wszystkim połapać, ale... No staram się mniej więcej ogarnąć temat. Jak to niebo fajnie wygląda. Jak prawdziwe, zdaje się. No dobra, weźmy sobie trochę kamerę z kokpitu, bo się zrobiło zimno. Ups. Jest, pięknie. Więcej chyba nie pojadę jak 220. Tutaj mamy ostry zakręt. I chyba będę przejeżdżał przez przedmieścia Chicago. No, zdaje się, że tak. O! No, tutaj zdecydowanie widać jedną rzecz. Chodzi mi o to, że jak wjedziemy sobie takim samochodem stunigowanym do jazdy ulicznej, czyli szosowej, na bezdroża, no to po prostu nie da się jechać. Samochód jest bardzo ciężki do opanowania. Wow. Słoneczko. Trochę dziwnie na różowo się świeci.
Ale może nie jesteśmy na tej samej planecie, co w grze. Chicago First Time, okej. W Chicago chyba nie mamy wszystkich tych takich pierdółek do robienia, w sensie wyzwań i jakichś innych tego typu rzeczy, misji. Tylko mamy w Nowym Jorku i zdaje się na... w tym Detroit, tak? Do Nowego Jorku też sobie zaraz pojadę. W ogóle cały sam początek gry to była jazda po bezdrożach Fordem czy Dodgem, nie pamiętam. Nie, Ford to był. Ford Raptor, tak. Fordem Raptorem po bezdrożach, kurde. Goniła mnie jakaś policja, no to było niesamowite. I bardzo pozytywnie nastawiło mnie do samej gry, bo naprawdę było bardzo, bardzo dynamicznie. Wiele wyskoków, wiele jakichś tam przepraw przez drogę i po prostu szybka jazda po bezdrożach. No, świetne to było. Dobra, chyba teraz wyjadę z przedmieści już Chicago. I będę mógł się kierować w kierunku gór. O! Już widzę te góry, gdzieś tam daleko sobie są. I zaraz zobaczymy, czy ja w ogóle będę mógł tam dojechać, tak? Ale podejrzewam, że tak. Bo tutaj twórcy nam mówili, że w becie będą dostępne, będzie dostępne jakby cały terytorium Stanów Zjednoczonych, ale nie wszędzie będą tak zwane wyzwania, tak? Czy tam jakieś misje do zrobienia i tego typu rzeczy. O, czy to czasem nie jest Mazda? Tutaj z boku, zaraz zobaczymy. Mazda 6, tylko chyba z 2007 albo 2009 roku. Nie wiem, ale bardzo podobna. I jedziemy w góry chyba, co, moi drodzy? Jak wygląda mapka? Jak się tutaj przywoływało mapkę? O tak. No, nie dużo więcej zobaczyłem, ale okej. Wow, to jest jakaś tama. Oh shit, ale zajebiście. O nic, 230... O! 6 wbiłem dopiero. To jeszcze wyciągnę więcej tym Mustangiem. Ale już muszę niestety skręcać. Okej. Musimy sobie pojechać tutaj. Bardzo chcę zobaczyć właśnie, jak te góry wyglądają, jak wyglądają te wszystkie takie pozamiejskie klimaty. Jak śnieg wygląda, jak jazda po śniegu będzie wyglądać w samochodzie stunigowanym na jazdę po szosach. Tam widzę daleko jakieś światła i to jest chyba droga, po której będę jechał. Ja wiem, że w Nowym Jorku jeszcze można odblokować sobie w garażu ten taki pakiet do jazdy po bezdrożach, ten pierwszy taki pakiet podstawowy. Ale no, ja na razie tam jeszcze sobie nie pojadę, tylko chcę zobaczyć, pozwiedzać trochę świat, jak to tutaj wygląda. A wygląda ładnie, widać, że jest dopracowany, nie jest taki nudny i bez wyrazu. Każde miejsce jest no, takie trochę inne, tak? To jest fajne, bo na przykład pamiętając Test Drive Unlimited 2, gdzie właśnie też był duży, otwarty teren, to on był taki... no bez wyrazu, po prostu wszystkie budynki, wszystkie miejsca wyglądały bardzo do siebie podobne. I no cóż, drogi były fajne, tak? Drogi były spoko, naprawdę można było dużo prędkości osiągać i pobawić się tymi samochodami. Ale z kolei też jazda nie była jakaś emocjonująca, no. Samochody jeździły szybko, ale też zachowywały się jak, nie wiem, jakieś kartonowe pudełka, tak? Tutaj to jakoś lepiej co wygląda, natomiast z tym skręcaniem, no samochody trochę ociężale skręcają i to jest moim zdaniem spory mankament. Ja bym chciał, aby te samochody trochę lepiej tutaj reagowały na skręt i tak dalej. Ej, ale słuchajcie, tu są jakieś wyzwania, ale takie na drogę. Wow, tutaj coś jest nowego też. Jakiś radar mi się pojawił. To zdaje się jest miejsce, gdzie mogę sobie odblokować jakby widok i teleport do później, w późniejszym czasie do tego właśnie miejsca. Podczas jazdy samochód mój się nie naprawia, więc żeby się naprawił, musiałbym się zatrzymać. Oh yeah. Wow, boom. Oj, trochę zniszczyłem moje auto. A ciekawe, co by się stało, jakbym zniszczył je całkowicie, jak myślicie? O, trochę zjechałem.
tu muszę pojechać, tak? Czy nie? No tak. Ale jest ciemno, co nie? Kokpit mi trochę przypomina ten z Drivera San Francisco. Właściwie jest bardzo podobny, bardzo podobnie się w nim siedzi, że tak powiem. Wow! Tutaj mi gra poważnie zaczęła klatkować. Ale tylko przez chwilę. To chyba było doczytywanie terenu. Wow! O. No nic. Idziemy dalej. Tutaj mamy jakąś barenę. Nie, to był Ford. Focus bodajże. Także samochody ruchu ulicznego też są licencjonowane i wygląda to bardzo fajnie. Jadę przez jakiś wielki tunel. Cholera, ja myślałem, że to jest dużo bliżej niż sobie myślałem początkowo. Myślałem, że po prostu to jest bliżej, a to okazuje się, że jest bardzo daleko. Trzeba jechać, kurde, cholernie długo, żeby dojechać do tego miejsca, gdzie sobie wyznaczyłem cel. A tu się okazuje, że jednak nie. Bum. Tutaj mamy prędkościomierz właściwie. O, tutaj też mamy, ile kilometrów już przejechałem danym samochodem. Tym przejechałem 54 km. No, to nie jest dużo. Nówka, sztuka, wiecie, o co chodzi, nie? Wow, tutaj jest autostrada. Tą autostradą mogę sobie chyba pojechać jeszcze gdzieś daleko. A, tu się zaznaczyło, którędy sobie jechałem, w sensie, jakie tereny odkryłem. Nieźle. Wow. Po tych bezdrożach zdaje się też można sobie jakoś jeździć. Tu jeszcze coś się zda. Ej, tu jest Kanada już, tam nie możemy jechać niestety. Może będzie jakiś DLC, że będzie można do Kanady jechać. Okej, no dobra, pojechałem sobie do gór, tak jak chciałem. A czy ja się mogę gdzieś tutaj teleportować? O właśnie, to jest chyba na tej zasadzie, że muszę odkryć najpierw dany teren, żeby móc się gdzieś teleportować, tak? Tu nie mogę się na przykład ale tu już mogę się przeteleportować. Zobaczcie, fast travel. No to super, wszędzie po prostu muszę sobie pojechać, żeby teren był odblokowany. No świetnie, świetnie to wygląda. East Coast, Nowy Jork. Wow. Zobaczymy, no dobra, to następnym filmie odwiedzimy sobie Nowy Jork i zobaczymy ten tuning na bezdroża. Zapraszam was serdecznie, pa.